Chwała Jezusowi Chrystusowi. Chwała Jezusowi. Witam kochani na kolejnym naszym nabożeństwie Kościoła Bożego w Chrystusie w Łowiczu. Dzisiaj w uwielbieniu poprowadzi nas Tymek z Moniką, także brawa! Słowem Bożym podzieli się brat Mirek z Łodzi, który dzisiaj do nas przyjechał. Też się cieszymy, też brawa! Brawo! Brawa. Witam wszystkich, którzy tu dzisiaj są. Dzisiejsze nabożeństwo zacznę od psalmu 34, wersetu 9. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Pan nasz jest dobry. I możemy uznawać, że jesteśmy szczęściarzami, bo mamy schronienie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zawsze możemy do Niego przyjść. Ale też z tego miejsca dziękuję Bogu za to, że mogę tutaj dzisiaj być, za to, że tak oficie Bóg błogosławi każdemu z nas, każdemu, kto przychodzi przed Jego święty tron. To, że dzisiaj otworzyliśmy oczy, że podnieśliśmy się, że tu jesteśmy, to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwem i to jest też nasze bogactwo. Bo bogactwem nie są pieniądze, chociaż potrzebne do życia. Nie są majątki, nie są jakieś... Różne rzeczy to są świat daje. Bogactwem to jest Jezus Chrystus w sercu i droga, którą za Nim kroczymy. Czy ktoś w tym miesiącu miał urodziny? W listopadzie. No niech się ktoś zgłosi. No nie miał, no. Pastor? Próbowałem. Nie ma nikogo. Kochani, przyjdźmy przed święty tron. Radujmy się, weselmy się, śpiewajmy. Przyjdźmy w modlitwach. Oddajmy Bogu chwałę, bo On jest godzien wszelkiej czci, wszelkiej chwały, wszelkiego uwielbienia. Oddajmy Mu cześć. Zapraszam Monikę. Tymek, ja w tym czasie się jeszcze chcę pomodlić. Ojcze niebiański, tak dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci. Proszę Cię, wylej Ducha Świętego, dotykaj naszych serc, dotykaj naszych umysłów, abyśmy wyszli stąd ubogaceni. Ale też poruszaj serca, którzy teraz chodzą po ulicy, którzy siedzą teraz w domu, aby ich serca pałały do Ciebie, aby ich serca pałały przyjść tu do Kościoła, usłyszeć, jak jesteś dobry, jak wielkie czynisz cuda w życiu każdej osoby, która jest z Tobą. Tobie pragniemy oddać chwałę, oddajemy Ci cześć, wywyższamy Cię, jesteś naszym Bogiem, jedynym Bogiem, żywym, prawdziwym. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen. Amen. Możemy zaśpiewać, zaczniemy od łaski wspaniałej. Łaski wspaniałe się strumień zlał, większej nad grzech nasz, a nad Boży gniew. Wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Oczyścić
Ciebie dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa. I zagramy Rozbudź się wreszcie. Rozbudź się wreszcie i ze snu powstań, a uwolni prawda Cię, bo z góry Syjon Twój jest Zbawca i rok łaski zaczął się. O Alleluja! Ciebie, Panie, wielbić chcę,
bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Na wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie, Panie, więc dziś śpiewam uwielbieniu. Zachęcamy teraz do takiego czasu, żebyśmy mieli czas na modlitwę. Podziękujmy Bogu za to, co nas dobrego spotkało. Przełóżmy się wszystkie swoje prośby. Panie Boże łaskawy, dziękuję Ci, Boże łaskawy, że stoję przed Twoim świętym majestatem. Ty nie stoisz zaburzony, Panie Boże, Ty mam oko alkoholowy. Ja mam, Panie Boże, możliwość wraz z moimi siostrami, braćmi oddać Ci chwałę, moim Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję Ci, Panie Boże, za każdy dzień, za tą radość, że idę razem, Panie Boże, gdy Ty masz sen na mnie, aby budować Twoje życie i ratować innych, Panie Boże, spraw, Panie Boże, abyśmy mogli, Panie Boże, burzyć wszelkie przyczółki diabelskie, aby to miejsce, które tu dzieje, wypełniało się. I Panie, Ty to sprawisz, a my chcemy być tymi Twoimi naczyniami. Panie, ja Ci dziękuję, że moja córka do mnie mówi, tato, Panie Boże, że mam sąsiadów, którzy, Panie, przychodzą. Przychodzą i mówią, że Jezus Chrystus ich uwalnia, że są łagodni, nie piją, nie biorą narkotyku. Panie Boże, Ty to czynisz. Ja wierzę, że każdy z nas prosi, aby tych, co tu dzisiaj nie ma, abyś, Panie Boże, uleczał, bo są ich chorzy, są w różnych sytuacjach. Pobłogosław, Panie Boże, władzę tego miasta, władzę naszego kraju. Panie Boże, uwolnij tę Ukrainę od tego okupanta Putina, bo Panie, bo tam się nie. Dziękuję Ci, Panie, że nastaje pokój tam, Panie Boże, Izrael z tym innym krajem. Zawiesili, Panie Boże, tę wojnę w imieniu Pana Jezusa. Daj, Panie Boże, w serce tego brata, który się będzie uczył nas słowem. Aby to słowo, Panie Boże, za Panią zabrzmiało, Panie, przed Jego usta i zawiesili całe dnia twarze. W imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że przyprowadziłeś mnie tu na to miejsce, że prowadzisz mnie aż dotąd, Panie. Dziękuję Ci, cudowny Jezu, że Ty masz wszędzie swoje dzieci, Panie. Dziękuję. Że Ty błogosławisz, Panie, naszemu krajowi, błogosławisz tym wspólnotom tam, gdzie są prawdziwi, Panie, Twoi czciciele. Dziękuję Ci, cudowny Jezu, za każdą osobę tu na tym miejscu, za każde serce, Panie. Błogosławię, Panie, tutaj każdego brata, każdą siostrę, Panie, każdą rodzinę. Dziękuję Ci, cudowny Jezu, za to miasto, Panie. Wierzę w to, że, Panie, że jak największa liczba dowie się tu w tym mieście o Tobie, Panie, o prawdziwym Bogu, Panie. Że Ty będziesz, Panie, przyprowadzał ludzi, którzy mają być zbawieni, Panie. Bo jak nikt, Ojciec nikogo nie pociągnie, Panie, to nikt do Ciebie nie przyjdzie, Panie Jezu. Dlatego modlimy się, Panie, o to przebudzenie. Dziękujemy Ci, że mieszkamy w spokojnym kraju, Panie. My wiemy, że nasza ojczyzna jest w niebie, ale mieszkamy tu, bo tu nas, Panie, usadowiłeś w Polsce, Panie. Dlatego dziękujemy Ci za ten kraj, Panie. Modlimy się o tych naszych rządzących, Panie, abyś wlewał w ich serca taką miłość, Panie, i zrozumienie, cudowny Jezu. O to Cię proszę, dziękując Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ludzie niebiańscy, ja tak z tego miejsca pragnę wywyższyć Twoje święte imię, wywyższyć Twój święty majestat i oddać Ci chwałę. Ja dziękuję Ci, Panie, że kiedyś mnie odnalazłeś, postawiłeś na skalę, że poniosłem z tego Boga. Dziękuję Ci za moją rodzinę, że scaliłeś, Panie. Dziękuję Ci za moich synów, za moją żonę, Panie. Dziękuję Ci za wszystkich braci i siostry. Tak też proszę Cię, Panie, wyrzuć Ducha Świętego na to miasto. Poróż to miasto, aby to było to przebudzenie, abyśmy prosimy mogli Cię oglądać to przebudzenie, Panie. Abyśmy mogli radować się, nie tylko cieleśnie, ale też radować się duchowo, Panie. I abyśmy mogli widzieć, jak wielkie rzeczy czynisz, Panie, jak wielkie cuda czynisz. Tak dziękujemy Ci, Panie, za ten zbór, którym tu jesteś. Dziękuję Ci, tak, prosimy, żebyś rozrastał, Panie, rozrastał ten zbór, abyśmy byli coraz więksi, Panie. Prosimy Cię. Tu przyszły te serca, które poszukują, Panie, które pragną Ciebie, Twojej miłości, Panie, bo Ty dajesz tą miłość. Ty, Panie Jezu, jesteś drogą, prawdą i życiem. Tak, Jezus, Tobie tylko oddaję chwałę, Panie. Tobie oddaję cześć. Wywyższam Cię w imieniu Jezusa. Amen. Uwielbimy Cię, Panie. Ojcze, ja też chcę Cię błogosławić i chcę Cię uwielbić z mojego serca. Dziękuję za wszystko, co czynisz dla nas, dla mnie, dla mojej rodziny, ale też dla naszego zboru, dla naszego kraju, Panie. Dołączam się do tych wołań, Panie. Proszę, żebyś otwierał serca mieszkańców ziemi łowickiej. Tak, Panie.
żeby poznali Jezusa jako swego Zbawiciela, żebyśmy mogli, Panie, cieszyć się tutaj setkami ludzi, którzy wielbią Ciebie, wywyższają Cię, poznają Twoje Słowo. Przyjmij chwałę z naszych serc, z naszych ust teraz. Przyjmij, Panie, chwałę z ziemi łowickiej. Halleluja. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Nie szczycę się mądrością. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórcą mój, Zbawcą mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórcą mój, Zbawcą mój, tylko Tobą szczycę się. Stwórcą mój, Zbawcą mój, tylko Tobą szczycę się. Amen. Możemy usiąść. Halleluja. Chwała, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. Ja poproszę pastora i poproszę Ciebie, bracie Mirku. Dzisiaj mamy w planach wieczerzę. Wieczerzę Pańską, którą ustanowił nasz Pan Jezus Chrystus, abyśmy to czynili na Jego pamiątkę, abyśmy się radowali z tego. I to jest przywilejem uczestniczyć w tej wieczerzy. Ja przeczytam Księgę Izajasza, 53 rozdział. Kto uwierzył wieści, a ramię Pana nad kim się ukazało? Wyrósł przed nim jak latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go,
a jego współcześni, nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. A to Pan zechciał, ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwy, sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzielił mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę. I do przestępców był zaliczony, on, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Tak dziękujemy Ci, Panie, że Ty wydałeś sam siebie, przelałeś swoją świętą, niewinną krew, abyśmy mogli być wolni i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli być zbawieni. Dlatego cieszymy się i radujemy, że możemy brać udział w pamiątce, którą Ty ustanowiłeś. Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za tą pamiątkę, którą możemy czynić na Twoją chwałę, za ten chleb, Panie, żeby ten chleb powstał, najpierw było ziarno, później z tego ziarna był kłos. On został wymucony, zbity, przesiany przez plewę, później był zmielony, starty był na mąkę, później z tej mąki był upieczony, wygnieciona ta mąka była, wygnieciona, później był upieczony chleb, wrzucony do pieca, wyjęty z pieca, połamany i każda osoba, która przyjmuje to w tym kawałku, później jak jesteśmy tutaj razem wszyscy, to jesteśmy z powrotem całym bochenkiem, całym chlebem. Tak właśnie, Panie, musimy brać to do serca, żeby ten kawałek chleba powstał, to tak jak Ty, Panie, jesteś tym chlebem życia, Ty przeszedłeś to wszystko, byłeś starty, zbity, właśnie umęczony, w ogniu, wszystko, wszelkie próby przeszedłeś po to, abyśmy byli dzisiaj wolni. Dlatego dziękujemy Ci, cudowny Jezu, pobłogosław ten dzisiejszy dzień, każdą osobę, która będzie spożywać ten chleb na Twoją pamiątkę. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy, Ojcze, za ofiarę, którą złożyłeś ze swojego Syna, za tą męczeńską śmierć na krzyżu, za śmierć, za przestępców, za grzeszników, wśród których ja jestem, my wszyscy jesteśmy. Dziękujemy za świętą krew Jezusa, która obmywała, obmywa i będzie nas obmywać z wszelkiego grzechu. Amen. Amen. Zapraszam, kochani, podchodźcie. Które to wino, które sok jeszcze, powiedzmy? Wino jest białe, sok jest czerwony. Sok czerwony, wino białe. Tak. Jeżeli ktoś chce. Zapraszam. Może tą kazalicę troszeczkę. Chlebek do końca zjeść, żeby nic nie zostało. A teraz zaproszę brata Mirka, aby usłużył nam ze słowa. Proszę Cię, bracie. Dziękuję Bogu, kochani, za to, że spotkał mnie taki zaszczyt, że brat Artur poprosił mnie, żebym podzielił się tym, co
mam na sercu. I kochani, najpierw zanim zacznę się dzielić się tym słowem, to pomodlę się, ale wcześniej powiem taką małą anegdotę. Kochani, kiedyś, jeszcze jak byłem niewierzącą osobą, oglądałem różne filmy, nie dotykało mnie to. Ale już jak się nawróciłem, oglądałem taki western. I tam, w tym westernie, było tak, kochani, że najeźdźcy tam mieli przyjechać na to miasto i okraść ich, ograbić, pozabijać tych ludzi. No i wszyscy ze strachu schowali się do pastora tam, do kaplicy. No i oni się przygotowali, czekali na tych najeźdźców. I taka pani materacę rozkłada tam w tej kaplicy, a córeczka jej się pyta, mamo, to będziemy dzisiaj spać na materacach? A mama mówi, tak córeczko, a mój tata zawsze śpi na nabożeństwie, na pierwszym siedzeniu. Także kochani, ja chcę, żebyście się nie pospali dzisiaj, żeby Duch Święty prowadził to, co mam do powiedzenia. Także podziękuję najpierw Bogu za to, że mogę tu być z wami, że mogę usłużyć i żeby to było wolą Bożą to, co chcę powiedzieć. Ojcze Niebiański, dziękuję Ci za ten czas. Duchu Święty, proszę Cię, otwieraj serca tych kochanych braci i sióstr, którzy tu są dzisiaj. Otwieraj moje usta, Panie, ale żeby to były słowa wypowiadane z Twoją mocą, Panie. Wiem, cudowny Ojcze, że żyjemy w takim czasie, że to jest słowo, które przygotowałeś w moim sercu na dany czas, na dzisiaj, Panie. Dlatego dziękuję Ci za to, że mogę tu być. Pobłogosław te słowo, pobłogosław każdą osobę na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, żyjemy teraz, można powiedzieć, że w trudnych czasach i wiecie, przygotowałem takie przesłanie, czy my jako wierzący wiemy, po co są znaki czasu. Znaki czasu, czyli czasu tego, tak? Czy my rozróżniamy to jako ludzie wierzący, że żyjemy w tych dniach ostatnich? Czy rozróżniamy te znaki, które Jezus Chrystus dał nam przez Ewangelię i przez swoje słowo? Jak mamy rozróżniać? I wiecie, tak na początku to wiem, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że więcej jest kierowców i telefonów komórkowych niż czegokolwiek. Dlatego, tak jak Jezus mówił te przypowieści do ludzi, którzy rozumieli to, osianiu do rolników, o pieczeniu chleba do gospodyń, tak ja dzisiaj zacznę do kierowców. I wiecie, te znaki czasu właśnie to takie jest wspólne to, bo każdy kierowca wie, że znaki drogowe są po to, aby wiedział, co za chwilę go napotka na drodze. Jak ma się zachować. Jego rola za kierownicą polega na odczytywaniu pojawiających się znaków, które będą mu ułatwiały dalszą drogę. Każde inne informacje są oznakowane, z czym będziemy mieć do czynienia. Zgodzicie się ze mną, prawda, że kierowca jak gdzieś jedzie, to sprawdza znaki. Czy jedzie w dobrą stronę? Czy jaką prędkością ma jechać? Czy nie uważa na te znaki drogowe? I te oznakowania, kochani, można uwzględnić albo je zignorować. Nie ma sensu im się przeciwstawiać. Chyba że nietrafnie i zakłamują, bo nieraz się tak zdarza, prawda? Kto jeździ dużo, to chyba doświadczył tego, że nieraz te znaki po prostu zakłamują. Ale podobnie jest ze znakami czasu. Bóg oznakował ludziom wierzącym nadchodzące czasy i spodziewa się, że będziemy Jego znaki prawidłowo rozpoznawać i uwzględniać. I może przeczytajmy pierwszy fragment w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, wersety 54 i 56. Ewangelia Łukasza,
I właśnie tam Jezus powiedział do tłumu: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi. I tak jest. Gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał. I tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu. Czy my, kochani, nie jesteśmy tak zaślepieni, jak ci, do których Jezus mówił, że umiał rozpoznawać pogodę, a nie mogli rozpoznać, że Mesjasz był z nim? Czy my też jesteśmy tak zaślepieni? Czy świat, to bogactwo, to wszystko tak nas już zaślepiło, że nie widzimy tego nadchodzącego dnia, który się zbliża? Te wszystkie wieści, które słyszymy o tych wojnach, o głodach, o trzęsieniach ziemi, to właśnie są te znaki, które my jako wierzący ludzie powinniśmy rozróżniać, że ten czas powtórnego przyjścia naszego Pana jest bardzo bliski. Jednym ze znaków końca czasu właśnie jest eskalacja określonych grzechów. Biblia nie uczy nas, abyśmy z tymi znakami walczyli, lecz abyśmy brali je pod uwagę i praktykowali naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Oto taki, można powiedzieć, pierwszy znak orientacyjny dany nam na drogę. To jest pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, wersety 9-10. To jest taki dogodny znak, że czy podążamy do Królestwa Bożego. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężobołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dalej tu pisze, że takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. Kochani, także nie ma się co łudzić, że jeżeli mienimy się wierzącymi, a czynimy te rzeczy, które były opisane, które czytałem teraz, są napisane w Słowie Bożym, przetecznicy, pijacy, zdziercy, obłudnicy, niech się nikt nie łudzi, że otrzyma Królestwo Boże. Żyjemy dzisiaj w tak trudnych czasach, że wiecie, ludzie grzech nazywają prawdą, prawdę grzechem, nie wiedzą, co jest prawdą, ale my właśnie, wierzący, którzy poszliśmy za Jezusem Chrystusem, mamy ten drogowskaz, Pismo Święte i my powinniśmy wiedzieć, jak mamy żyć. Jeżeli mienimy się wierzącymi, to powinniśmy każde słowo Jezusa Chrystusa wykonywać. Dlatego, kochani, żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się upamiętać z grzechów, narodzić się na nowo. Inny znak został taki uzupełniony konkretną wskazówką właśnie. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi takie cudowne słowa. Drugi list do Tymoteusza, wersety od 3 rozdział, drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 1 do 5. I mówi mu takie słowa apostoł Paweł Tymoteuszowi: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem.
nie mający również tych jej nie mają zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. I wiecie, to są bardzo mocne słowa, ale zauważcie, czy wokół nas nie żyją tacy ludzie, czy nie ma tego wzrostu przestępczości, czy dzieci są nieposłuszne rodzicom. Widać to jest, kochani. Czy pójdziecie do marketu, czy gdziekolwiek i takie dziecko małe już jest, ja to mówię, taki terrorysta, taki szantażysta i tak rodziców szantażuje, że coś chce, a jak mu nie dadzą, to zaraz płacze, trzęsie się, nawet po prostu potrafi się przewrócić na ziemię, żeby tylko zwrócić uwagę, żeby taka mama czy tata wstydzili się, że ludzie coś powiedzą, że są jacyś niedobrzy rodzice i tak wykorzystują to. Dzisiaj właśnie to są takie czasy, kochani. To nie jest wina tych ludzi, dlatego my nie powinniśmy potępiać tych ludzi, czy broń Boże, ale powinniśmy zauważać w tym właśnie, że żyjemy w takich czasach, bo to Bóg nam przepowiedział, że takie czasy przyjdą, że będą ludzie bluźnierci, nieposłuszni, chełpliwi, tacy nadęci, wiecie, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. I to właśnie dzisiaj żyjemy w takich czasach. Dlatego ludzie tak żyjący są takim znakiem czasu. Podążając drogą zbawienia, mamy ich unikać. Warto przemyśleć, co to w praktyce oznacza, by przecież nie chodzi o to, abyśmy całkiem opuścili ten świat. To nie znaczy, kochani, bo to jest napisane tam w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdziale, 10 wersecie, nie znaczy to, że my mamy, byśmy musieli opuścić ten świat, tę ziemię. Bo tu nie chodzi o ludzi niewierzących, żebyśmy się z nimi nie zadawali. Ale chodzi, apostoł Paweł mówi o ludziach wierzących, że są tacy rozpustnicy i ten, żebyśmy się z takim nie zadawali, nawet nie siadali, który się mieni naszym bratem, a znamy jego życie. Kochani, bo nie to, co mówimy, ale nasze życie powinno być świadectwem. Tam, gdzie żyjemy w pracy, jak żyjemy w domu, wśród sąsiadów, to nie nasze słowa, ale nasze czyny powinny świadczyć o tym, że my nie należymy do tego świata, że żyjemy na tym świecie, ale z tym światem nie mamy nic wspólnego. Dla nas ważniejsze są te rzeczy, które nam obiecał Bóg. Królestwo, szukajcie Królestwa Bożego. Czyli mamy głosić Ewangelię, spotykać się z braćmi, patrzeć na siebie, być może jest ktoś w potrzebie, żebyśmy wzajemnie się wspierali. Każdy z nas potrzebuje każdego. Każdego dnia, każdej sekundy potrzebujemy siebie nawzajem. Nie ma lepszego, nie ma gorszego. Bóg nie ma względu na osobę. I my powinniśmy się wspierać jako wierzący. Dążyć do tego, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą. Żebyśmy wiedzieli coś o sobie. Jak możemy sobie pomóc, jak my się nie znamy. Wiecie, jak kiedyś mi przyszło, że takie właśnie czasami zbór to jest taki pokrojony bochenek chleba w worku foliowym. I dopóki jest cały tam w tym worku, to wszyscy są razem, jest fajnie. Ale czasami po nabożeństwie taki worek jest rozpruty, każda kromka oddzielnie. Także powinniśmy pamiętać, kochani, że jako zbór jesteśmy jednością. Właśnie dzisiaj była ta jedność tu, ta wieczerza pańska. To jest to, że każdy bierze kawałek, ale razem jesteśmy całym z powrotem tym bochenkiem chleba. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Takim znakiem w dzisiejszych naszych czasach, jak żyjemy, kochani, to niedawno właśnie skrajne takie emocje, warszawska deklaracja na rzecz LGBT. Chyba wszyscy słyszeli o tym. To jest właśnie ten znak czasu. Tak jak było w Sodomie i w Gomorze, te czasy powtórzą się. I my to widzimy. Jeżeli jako wierzący nie widzimy tego, drogowskazem dla nas jest tego, jak powinniśmy żyć i kto to uczynił, że ci ludzie postępują tak. Jest napisane w pierwszym liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Tam jest napisane, że to ze względu na to, że nie oddali chwały Bogu, to Bóg sprawił, że oni czy te rzeczy czynią. Musimy to rozumieć. To nie to, że on jest taki czy taki, ale to po prostu
Bóg zesłał na nich ten obłęd, że oni te rzeczy czynią. W Sodomie i w Gomorze, kto czyta Słowo Boże, to widzieliście, że tam już mężczyznom kobiety nie wystarczały, już nawet mężczyźni im nie wystarczały. Sodomicy to jest ze zwierzętami służyli. Mało tego, jak pamiętacie tą historię, jak aniołowie przyszli, żeby Lota wyprowadzić, to nawet ci mężczyźni chcieli z tymi aniołami współżyć. Bóg ich dotknął ślepotą. I tak właśnie dzisiaj się dzieje w naszych czasach, że to nie to, że my komuś wytykamy, ale Bóg ustanowił mężczyznę i kobietę, żeby byli małżeństwem, żeby wychowywali dzieci, że są tylko dwie płcie, jest żeńska i męska. Dlatego kobieta powinna rodzić dzieci, mąż być ojcem, głową rodziny. A kochani, w Turcji nawet małżeństwa, którzy są po prostu takie legalistyczne, dwóch mężczyzn może kupić sobie dziecko i to za taką sumę, że my do końca życia nie zarobimy tego. To są właśnie te obrzydliwości, które przyszły na świat, ale my jako wierzący mamy drogowskaz Słowo Boże i powinniśmy wystrzegać się tego. My nie mamy potępiać tych ludzi, ale modlić się za naszych sąsiadów, za naszych pracodawców, za nasz kraj, za to, kochani, że my tu w tym kraju żyjemy, to Bóg sprawił, że my żyjemy w Polsce, a nie żyjemy gdzieś w Holandii czy w Niemczech. Bóg każdemu dał dany kraj i ten. I my tu jesteśmy po to, żeby modlić się za ten nasz kraj, żeby nam się dobrze żyło, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie. Jak robią ludzie ze świata jakieś demonstracje, to my nie możemy robić takich demonstracji przeciwko tamtym. My nie walczymy mieczem, czy ręcznie, czy strzelać, czy cokolwiek, ale my podejmujemy walkę duchową w modlitwie. I nasze życie, świadectwo naszego życia, to może zmieniać świat. Musimy zacząć od siebie. To nie to chodzi, kochani, że my jesteśmy najmądrzejsi. Ale właśnie takie znaki jak LGBT i te inne, to przecież, kochani, taki bieg wydarzeń i zjawisk ustanowił sam Bóg. Ten znak sygnalizuje zbliżający się koniec drogi. Tym bardziej nie należy ukrywać ani zacierać wyrazistości tych znaków. Bo co powiedzielibyście na przykład o człowieku, który widząc niemiły mu znak drogowy, protestuje i podejmuje działania, aby go usunąć? Jak myślicie, kochani, co byście powiedzieli o takim człowieku? Nie podoba mu się znak, bo on chce jechać szybko, a tutaj jest 40 na godzinę. Albo po prostu, wiecie, śliska droga, a on tego nie chce przestrzegać. Dlatego Bóg dał nam te znaki, żebyśmy umieli je odczytywać. Bóg daje nam znaki czasu wykazujące się zbliżające przyjście naszego Pana Jezusa. Nie po to, abyśmy przeciwko właśnie tym znakom protestowali. Postarajmy się je właściwie odczytywać i uwzględniać w dalszej naszej drodze. Jezus, mówiąc o tym, co będzie poprzedzać Jego przyjście powtórne, to powiedział w Ewangelii Marka 13:28, że to, tu jest napisane o tej gałązce oliwnej, że jeżeli przychodzi lato i widzicie, że ta gałązka mięknie, to wiecie, że już jest blisko. Więc my, gdy widzimy te znaki, te czasy, to pozostały nam, kochani, modlitwa, post, kolana, wołać do Boga. Te sprawy, wiadomo, że są rodziny, mają małe dzieci, chcą je wyuczyć, wyszkolić. To jest wszystko ważne, ale to są, kochani, te ziemskie sprawy, to są drugorzędne. My żyjemy w tym kraju i są ważne pieniądze, ważna jest praca, ważna jest, ale Jezus powiedział, to nie Mirek powiedział, czy nie pastor Zbyszek, czy Artur, ale to Jezus powiedział, że najpierw mamy szukać Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam dodane.
On wie, że my potrzebujemy ubrań, że potrzebujemy jedzenia, że dzieci potrzebują się bawić, to Bóg się cieszy, jak się Jego dzieci cieszą. To nie chodzi o to, kochani, że jeden bieżący zarabia dużo, drugi mało. Przypuśćmy, ten, co ma mało, może mu starcza i on jest, raduje się i się cieszy. A ten, co ma dużo, Bóg jeszcze mu da więcej, bo Bóg patrzy na serca. I to nie to, że jak ktoś jest milionerem, to nie może być chrześcijaninem. Może być, ale on łoży na sprawy Boże. Bóg to widzi. Taki przykład Korneliusza, znacie z Biblii. To był człowiek niewierzący, ale on wspierał synagogi, wspierał Żydów, dawał datki, modlił się i Bóg go wysłuchał. Także Bóg nie ma względu na osobę. I my też to powinniśmy pamiętać, kochani, żeby być świadectwem dla naszych sąsiadów, dla naszych rodzin. Bo my nic nie możemy zrobić. Jeżeli Duch Święty nie przekona, to my tylko poranimy tych ludzi, bo będziemy chcieli być lepsi. Ja pracuję, wiecie, w takiej firmie, że tak jak to by się powiedziało, że tam nie ma żadnego wierzącego, tak? Ale właśnie, kochani, my mamy być tam świadectwem. Ja od początku się przyznałem, kim jestem, że kocham prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, Boga Biblii, że nie modlę się do obrazów, do jakichś tam posągów. I uszanowali to, ja szanuję ich. I nigdy między nami nie było jakichś... Każdy dostał Biblię, każdy dostał taki list do Pana Boga, to było drukowane takie. Od razu się przyznałem. Najpierw jak poszedłem do pracy, to dowiedziałem się, jak ma na imię prezes, jak ma na imię kadrowa i inni, żeby ten list do Pana Boga imiennie wypisać i im dałem. I uwierzcie mi, że dzisiaj można powiedzieć, że ten zakład nie istnieje, a ja pracuję. Nie ma już nikogo, bo już przędzy i łyczki już nie robią. Będą tam magazyny dla Manali takie zrobione, ale trzeba wyremontować dach i ten, a Mirek pracuje. Mirek i Mirka Szebowa. Także, kochani, mam pracę i dziękuję Bogu za to właśnie, że to łaska Jego, że ja się nie muszę martwić, tak? Że my, jeżeli wykonujemy to, co Bogu się podoba, to nie musimy się martwić. Bóg zna nasze serca, Bóg zna nasze potrzeby. I my musimy pamiętać, kochani, teraz poproszę brata, żeby wyświetlił Mateusza 24, od 37 wersetu, tam te słowa, kochani, które pomyślmy, że jak było za dni Lota, albo za dni Noego, takie też będzie przyjście naszego Pana. Dalej może bracie, dłuższy fragment będziemy czytać. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. Nie spostrzegli się, że nastał potop i zmył wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie lecz będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby, nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kochani, to są bardzo mocne słowa. I czy coś nowego zostało wpisanego do Biblii? Zobaczcie, to jest Nowy Testament, a przypowieść jest ze starego, jak było za dni Noego. Czyli przed potopem. Tak będzie i dzisiaj. Ludzie zalatani są. Są śluby, wesela, imieniny, przyjęcia. Ważniejsze rzeczy są takie. Jaką wolną sukienkę ubrać, co kupić, to. I tak ludzie biegają, zaganiani są i po prostu zapominają o tych rzeczach, które nawet nie spostrzeżemy się, kiedy nasz Pan przyjdzie. Dlatego, kochani, ważne są te słowa też z listu do Galacjan, żebyśmy, jak się gniewamy, to żebyśmy nasz gniew
nie trzymali do zachodu słońca, ale jednali się ze sobą. Żebyśmy nie poszli spać, mając nieprzebaczenie do kogoś, jakiś żal, bo nie wiemy, czy się obudzi. A nie będzie później, że Panie, ja tego nie zrobiłem, czy tego nie zrobiłem. Bo tu, dopóki jesteśmy na tej ziemi, za życia, mamy ten czas, żeby wybrać. Tak jak jest napisane w Księdze 5 Mojżeszowej, że Bóg kładzie przed nami życie i śmierć, ale mówi, wybierz życie. Wybrać życie to iść za życiem, za Jezusem. Dlatego życzę Wam, kochani, tego wszystkiego i sobie, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy dostrzegali te znaki czasu. I ktoś by powiedział, że tak jak zawsze wmawiano mi, że Biblię to tylko mogli czytać księża, czy jacyś tam ludzie, że oni tylko wiedzą, że taki tam Mirek teraz, on jest tam na portierni, co on może wiedzieć. Ale wiecie co? Cudowne słowa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale są wypowiedziane przez samego Jezusa. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Właśnie taki jest Bóg. Nie, my myślimy, że jak dyrektor to już coś wie, jakiś prezes, czy tam po prostu to już oni wiedzą. Bóg właśnie przyszedł do prostych ludzi i objawił słowo prostaczkom, zwykłym ludziom. Dlatego ludziom ciężko jest zrozumieć. Sami wiecie, bo przypowieści Jezusa znacie w większości z Was. I Jezus jak głosił słowo tam w synagodze, a ci faryzeusze i uczeni w piśmie mówią tak: a skąd u niego ta uczoność? Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, ciesia? Szkoły nie kończył, a skąd on taki mądry jest? Taki Mirek z misji Nowa Nadzieja wyszedł w śmieciach, spał po śmietnikach, a skąd on teraz taki mądry, tak się wymądrza? Tak właśnie można brać do siebie te przypowieści, kochani. Bo rzeczywiście, parafrazuję, ale taka jest prawda. Ludzie, którzy nas znają, nie chcą nas słuchać. Ale przyjdzie ktoś obcy, powie to samo i usłuchają. Jezus powiedział, przyszedłem do swoich, a swoje mnie nie przyjęli. Tak było. Tam, gdzie Jezus się urodził, jako człowiek tu na ziemi, nie słuchali Go. I Bóg, który wszystko stworzył, On nie miał gdzie głowy skłonić. Jak wielu powiedziało: Panie, gdzie Ty pójdziesz, ja pójdę za Tobą. A On mówi: Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Lisy mają nory, ptaki mają właśnie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. I tak, kochani, pamiętajcie, niech to będzie dla Was wszystkich i dla mnie. Jeżeli mamy rodziny niezbawione, a głosimy im Ewangelię, oni nas odrzucają, to właśnie dlatego, że nie chcą nas słuchać, że idziemy do swoich, bo nasze serca biją do naszych bliskich, do naszych rodzin, do naszych sąsiadów, przyjaciół. My byśmy chcieli, żeby wszyscy mieli tak jak my, żeby wszyscy poznali naszego Pana Jezusa Chrystusa. My znamy wartość, my wiemy, dokąd zmierzamy, my wiemy, że mamy zbawienie. A nasze serca się smucą i płaczą. To jest to cierpienie, które wierzący nosi w sercu. To nie musi być prześladowanie, to od razu jakieś, że będą nas zabijać, będą nas torturować. Ale to są tortury właśnie duchowe. Że my płaczemy za naszymi bliskimi, za naszymi przyjaciółmi, czy pracodawcami, bo my wiemy, że to, że oni są fajni, ale jeżeli nie przyjmą Jezusa Chrystusa, idą do piekła. Czy to się komu podoba, czy nie. Dlatego pamiętajmy, kochani, niech to nas nauczy, żebyśmy pamiętali i oglądali się na te znaki czasu, które widzimy. Bo akurat wziąłem dzisiaj tylko ze sobą Nowy Testament, ale brata teraz poproszę, żeby w Księgę Izajasza 42 rozdział od 18 wersetu, bo to jest bardzo ważne dla nas wszystkich wierzących. I chcę to przeczytać, kochani.
Izajasza 42, od 18 wersetu. Krzysiu, proszę. Tam Bóg mówi o nas wierzących właśnie, żebyśmy nie byli tacy. I to jest też taka modlitwa, jak mamy modlić się o nasze rodziny, o naszych bliskich. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi przejrzyjcie, aby wiedzieć, kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa. I głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam. Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał. Na niego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach, zamknięci w więzieniach, w alkoholu, w narkotykach nasze rodziny, pozamykani, w więzieniach siedzą. I właśnie stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi do diabła, oddaj! Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę, słucha tego, myśląc o przyszłości? Kto wydał Jakuba na splądrowanie Izraela łupieżcom? Czy nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli chodzić Jego drogami, ani też nie słuchali Jego zakonu. Nie bądźmy tacy ślepi, głusi, a my jesteśmy sługami Pana. Dlatego, kochani, niech to będzie dla nas wszystkich takim otwarciem dzisiaj naszego serca, naszego umysłu, naszych oczu, uszu, żebyśmy o tym pamiętali. Na tym, kochani, kończę to, dziękując Bogu za to, że chcieliście mnie wysłuchać, że mogłem to przekazać, co nosiłem na sercu. To można powiedzieć o znakach czasu, to jest 1/1000 tego, co można przekazać. To jest tylko taki ułamek tego, po prostu tak po ludzku powiedzianego, żebyśmy to wszystko zrozumieli i upamiętali się, kochani. Ja nie znam was, nie znam waszego życia. Ja nie mówię, kochani, do was, ja mówię ogólnie do nas wszystkich, żebyśmy pamiętali, skoro nazywamy się uczniami Jezusa Chrystusa, to postępujmy i żyjmy tak. Niech Bóg błogosławi wam. Amen. Dziękujemy, bracie. Dziękujemy ci, bracie, za to słowo. Jak słuchałem, to takie też przyszły do mnie dwa wersety właśnie z drugiego Tymoteusza. Pozwolę sobie do tego dołożyć. Jest to 3 rozdział 16-17. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Zagracie jeszcze z jedną pieśń, będziemy z nim. Pomału kończymy nabożeństwo, ale to nie znaczy, że się rozchodzimy. Jeszcze mamy tam przygotowane słodkości przez nasze siostry, których nie ma, nasze żony. Nie ma ich tu wśród nas, błogosławimy je. Ale zaśpiewajmy jeszcze pieśni, pójdziemy na tą herbatę, kawę, zupkę. O, jeszcze pastor się zgłasza do odpowiedzi, także zapraszam. Ja szybko ogłoszenie. We wtorek będziemy mieli grupę biblijną tutaj, to jest tam kolejna. I kończymy list do Filipian, będzie rozdział 4, ile mnie pamięć nie mieli, więc ci z nas, którzy tam przychodzą, albo może ktoś będzie chciał dołączyć, 18:30, list do Filipian, 4 rozdział, będziemy rozważać. I jeszcze jedno ogłoszenie, że grupa wsparcia w Skierniewicach. Aleluja. W czwartek o godzinie 18:00. Dla ludzi uzależnionych, współuzależnionych, gorąco zapraszam. No zaśpiewajmy jeszcze na koniec, postanowiłem miejsce Jezusa. Postanowiłem iść za Jezusem,
postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny tą drogą idę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz światłem, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz światłem, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz światłem, a daj mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Nie wrócę już, nie wrócę już. Pięknie. Może jeszcze z jakąś? Może jeszcze. Będzie czas, będzie jest Bóg.